Owoce, jakie jest? Temat może wydawać ci się zabawny, czy nawet śmieszny. No bo jak jest owoce? To przecież oczywiste. Kiedy jednak wchodza w grę owoce egzotyczne, sprawa może już być bardziej skomplikowana. Wielu osobom zdarzyło się już skupić jakiś niezwykle wygladający owoc tylko po to, żeby go wyrzucić, bo za długo myślały, jak go przyrządzić i w ogóle co z nim zrobić. Jeśli nie chcesz. Aby taka sytuacja przytrafila się tobie, przeczytaj ten artykuł. Jak jest z awokado? Zacznijmy od tego, co zrobić z awokado. Co prawda, ten owoc jest już bardziej popularny niż jeszcze kilkanaście lat temu, jednak nie wszyscy mogą być z nim obeznani. Awokado nadaje się do spozycia na surowo i taka jego formę polecam. Trzeba je uprzednio obrać ze skórki i pozbawić pestki. Awokado jest idealne do potraw zarówno słodkich, jak i slonych. Stosuje się je w kuchni meksykańskiej, jako pastę guacamole, lub dodatek do tortilli. Awokado stanowi też dobra bazę do wegańskich kremów i musów la Nutella. Sprawdzi się również w salatkach i kanapkach, a z awokado da się też zrobić pyszne lody. Awokado nie ma wyraznego smaku, dlatego warto je doprawiać świetnie nadaje się do tego czosnek, kolendra, pieprz i pietruszka. Naturalna cecha tego owocu jest ciemnienie pod wpływem powietrza. Aby temu zapobiec, należy dokwaszać awokado sokiem z cytryny lub limonki. Jak jest mango? Mango to bardzo slotki i soczysty owoc. Można go jest zarówno na surowo, jak i po podgrzaniu. Pasuje do deserów, serników na zimno i dan jednogarnkowych. Z mango można też robić dżemy i słodko-ostre sosy do miesiąc. Dojrzale mango powinno być miękkie i aromatyczne. Niedojrzale będzie twarde i bez smaku. Można też dostać w sklepach mrozone mango oraz mango w syropie. Wtedy masz pewność, że będzie słodkie i soczyste. Odchodzi również problem obrania go. Mango ma bowiem duza pestkę, silnie wrosnieta w miastrz oraz niejadalna skórkę. Ponieważ jest bardzo soczyste ciesko je obrać bez brudzenia się i wszystkiego wokolo jak jest z figi figi suszone zna chyba każdy świeże figi natomiast nie są zbyt popularne i pojawiają się w sklepach najwyżej dwa razy do roku świeże figi można jest na surowo jako dodatek do ciast i deserów ale można je również zapiec z serem ciastem francuskim i szynka parmęska. Dobrze komponuje się również z serem feta, więc można przygotować z nich soczysta salatkę. Swieze figi sa bardzo efektownym owocem. Przygotowujac je dla gości, na pewno zrobisz na nich wrażenie. Swieze figi wystarczy umyć przed zjedzeniem. Jak jest z kiwano? Kiwano jest pomarańczowym owocem o kolczastej skórce. Należy go umyć i przekroić na pól, najlepiej wzbluz. Wtedy naszym oczom ukaza się mocno zielony środek, który wyjmuje się lzeczka. Skórka kiwano jest niejadalna. Jak jest marakuje? Marakuja, zwana też lub meczennica jadalna, wygląda bardzo niepozornie. Jest to niewielki, fioletowy owoc przypominający jacyśliwkę. Dopiero po rozcieciu ujawnia swój charakterystyczny, zulty miastrz. Istnieje też odmiana marakui, która daje duże owoce. Zblizony wielkością do pomaranczy. Ich kolor jest również pomaranczowy, natomiast w środku znów mamy z ultym miastrz, tak jak w przypadku fioletowych owoców. Skórka marakuj jest niejadalna, za to łatwo oddziela się od niej miastrz. Owoc należy umyć, przeciąć na pół i wybrać środek lzeczka. Passiflora będzie dobrym dodatkiem do salatek owocowych, kremów i lodów. Dobrze się komponuje z kokosem lub pomarancza. Jak jest jagody goi, W naszym kraju jagody goi można dostać głównie suszone, choć niektóre sklepy internetowe oferują świeże owoce. Jagody goi samale, ale o czerwonej barwie, zas w smaku są nieco kwaskowe. Sa świetnym dodatkiem do owsianek, domowej granoli lub nawet ciast i deserów. Moga stanowić alternatywę dla rodzynek, choć są mniej słodkie. Jak jest lici? Liczy to male owoce o bialym, slotkim miastrzu, który otacza dost spora pestkę. Owoce liczy je się po obraniu ze skórki, czytaj więcej tutaj o tym jak obrac liczy. Można podawać je na surowo lub na cieplo, jako skladnik slotko-kwasnego gulaszu. Beda pasowały do ciast, deserów i salatek owocowych. Jeśli środek owocu jest zulty, nie jedz go. Oznacza to, że liczy jest zepsute. Jak jest pomelo? Pomelo jest cytrusem pochodzącym z południowo wschodniej Azji. Okazuje się, że jest to przodek grejpfruta, powstalego przez krzyżówkę pomelo i pomaranczy chińskiej. Owoc ten jest większy niż jego potomek, może osiągnąć do 2 kg. Ma dość gruba skórkę, najczęściej w zulto-zielonym kolorze. Podczas obierania uwalnia świezy, cytrusowy aromat. Jego miąższ jest w podobnym odcieniu co skórka, jednak w przeciwieństwie do grejpfruta jest bardziej slotki. Z kolei w porównaniu z pomarancza, która ma zupełnie inny aromat i jest zdecydowanie slotsza, pomelo wypada dość z blado. Pomelo je się głównie na surowo, uprzednio obierając je ze skórki. Nadaje się do kandyzowania, robi się z niego również marmolady i soki. Jak jest papaje? Papaje można jest podobnie jak kiwano lub marakuje. Umyty owoc przekrawamy wzdłuż, a następnie wyjmujemy ze środka czarne pestki. Skórka papai nie jest zbyt twarda, więc można ją ja potem obrac nozykiem do owoców i pokroić miąższ papai na kawalki. Oczywiście, można go też wyjadać z lezeczka ze środka, bez zawracania sobie glowy obieraniem. W smaku papaja nieco przypomina melona. Papaje można dodawać do salatek owocowych i wytrawnych. Można ja też zblendować z jogurtem lub mlekiem roślinnym i zrobić przepyszny koktajl albo dodać do porannej owsianki. Jak jest kumkwat? Kumkwat wygladem przypomina male pomarańczki. Jednak w przeciwieństwie do pomarańczy kumkwat ma cienka, jadalna skórkę. Wystarczy go umyć przed zjedzeniem. Niektórzy radzą, aby kumkwat zrolować w dłoniach. Zanim się go nadgryzie. Robi się to, żeby wydobyć z niego więcej smaku i aromatu. Wewnątrz kumkwatu mogą znajdować się pestki. Jeśli nie chcesz ich jest, wtedy lepiej rozciać owoc i się ich pozbyć. Na stoiskach z egzotycznymi przekazkami, na przykład z Turcji, można dostać suszone kumkwaty. one lekko gorzkie, mocno cytrusowe i bardzo odświeżające. Z kum kumkwat jest słodko-kwaskowy i nie każdemu będzie to pasować. Kumkwaty saladna na ozdoba ciast i deserów. Można jest je samodzielnie jako przekąskę lub przerobić na konfitury, jednak w naszym kraju jest to dosyć kosztowny owoc. Bardziej opłaca się kupić gotowe przetwory z kumkwatu niż przygotowywać je samodzielnie w domu. Jak jest skaki? Inna nazwa tego owocu to persymona. Kaki jest owocem drzewa zwanego hebanowcem lub churma wschodnia. Swoim wygladem przypomina pomarańczowego pomidora i tak samo jak pomidor jest zaliczane do jagód. Odmiany kaki preferowane do spożycia są bezpestkowe i slotkie. Pod względem smaku można je porównywać z melonem czy gruszka. Kaki zjada się w calości, pozostawiając jedynie szypulkę. Persymona coraz częściej pojawia się w polskich sklepach. Choć dotyczy to raczej hipermarketów niż osiedlowych sklepików. Sezon na kaki trwa mniej więcej od października do listopada. Cena tych owoców waha się od 7 do 9 zł kg Owoce churmy zawierają duże ilości tanin, które reagują z kwasem zolatkowym. Ich zawartość zmniejsza się w miarę dojrzewania owoców. Spozywanie dużych ilości kaki, zwłaszcza niedojrzałych. Może powodować powstawanie fitobezoarów w zolatku. W 2008 roku japońscy lekarze opisali przypadek starszego mężczyzny, u którego udalo się zmniejszyć taki bezoar w ciągu 3 tygodni za pomocą Coca-Coli. Oczywiście w naszych rodzimych warunkach taka historia ma bardzo małe szanse się powtórzyć, gdy skaki pojawia się w sklepach rzadko i za to odmiany przeznaczone do spozycia, o mniejszej zawartości tanin. Powyższy przypadek zamieszczam więc bardziej jako ciekawostkę. Tropikalne owoce potrafią wyglądać dosyć niecodziennie czy wręcz kosmicznie. Ich nazwy także mogę dezorientować, ponieważ z niczym znanym nam się nie kojarza. Przy bliższym poznaniu okazuje się, że taka marakuja czy kakisa bardzo proste do zjedzenia i od czasu do czasu można sobie na nie pozwolić mimo stosunkowo wysokich cen. Niektóre owoce tropikalne są łatwo dostępne w wielu sklepach, np. awokado lub mango, ale inne wciąż można dostać tylko w hipermarketach i też nie przez cały rok.